Kluczem do sukcesu firmy są jej pracownicy. Pracownicy są głównym czynnikiem wpływającym na to, czy dane przedsięwzięcia, cele czy strategia kończą się sukcesem czy porażką. Jacy więc pracownicy są niezbędni, by organizacja osiągała sukcesy? Bez wątpienia są to pracownicy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, odpowiednie kompetencje, które są konieczne do realizacji celów. Ale czy to jest wystarczające? Coraz częściej mówi się o potrzebie zaangażowania pracowników w cele firmy lub w samą firmę. Zaangażowanie ma wiele definicji. Jedna z nich, najbardziej uniwersalna, mówi, że pracownik zaangażowany to taki pracownik, który z pasją realizuje swoje zadania, natomiast w sytuacjach niestandardowych podejmuje działania zgodne z interesem firmy. Możemy wyróżnić kilka rodzajów zaangażowania. Może to być zaangażowanie w organizację, może to być zaangażowanie w zawód, cele lub zespół. Możemy wyobrazić sobie pracownika, który jest zadowolony z wykonywanej pracy, na przykład lekarz. Natomiast nie do końca jest zadowolony z organizacji, która go zatrudnia. Najcenniejsze z punktu widzenia organizacji jest zaangażowanie w firmę. Pracownik zaangażowany w firmie dobrze o niej mówi, deklaruje chęć w niej pozostania i dobrowolnie dokłada wszelkich starań, by realizować jej cele. Niebagatelną rolę również ma tutaj satysfakcja z samej pracy, ponieważ trudno pracownikowi być zaangażowanym, jeżeli nie jest zadowolony z tego, co robi. A więc pracownik przede wszystkim, by mógł być zadowolony, musi lubić swoją pracę. Musi lubić zadania, które są mu powierzane. Musi chcieć rzeczywiście realizować cele, które są przed nim stawiane. A więc muszą to być jego cele. Drugim z bardzo istotnych aspektów jest styl funkcjonowania firmy. Czy procesy w firmie, czy procedury istniejące są zgodne z wartościami danej osoby. Kolejną niezwykle istotną kwestią są ludzie w organizacji. Zespół, szef, podwładni. Dla zaangażowania również krytycznym jest możliwość rozwoju pracownika. Jeżeli pracownik ma tą możliwość, może korzystać z różnych form rozwoju i są one zgodne z jego oczekiwaniami i aspiracjami, zwiększa to prawdopodobieństwo, że będzie on zaangażowany w organizację. Jedną z najistotniejszych kwestii jest tutaj docenienie i wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje również od organizacji. Bardzo istotną rolę w procesie budowania zaangażowania wśród pracowników ma lider, menedżer. To on głównie wpływa na to, czy pracownicy są zaangażowani, czy nie. Możemy powiedzieć o dwóch aspektach budowania zaangażowania. Z jednej strony jest to informowanie o tym, jakie są bieżące cele organizacji, informowanie, jakie organizacja w tej chwili odnosi sukcesy bądź porażki. Natomiast z drugiej strony włączanie w aktywne wypracowywanie planów, w aktywne budowanie tej strategii i budowanie współodpowiedzialności za osiągane rezultaty. Oczywiście ta druga część jest dużo bardziej istotna i bardziej skuteczna w budowaniu prawdziwego zaangażowania. Krytycznym w przypadku kompetencji liderskich staje się posiadanie umiejętności lub też kompetencji zwanej inspirowaniem, motywowaniem lub budowaniem zaangażowania. Badania prowadzone przez wiele organizacji wskazują, że im wyższy wskaźnik zaangażowania w danej organizacji, tym lepsze wyniki firmy.